Andrzej Gajcy, witam serdecznie w programie Onet Opinia. Moim gościem dzisiaj w studiu jest rzecznik rządu Piotr Meller. Witam serdecznie, panie Dzień ministrze. Dzień dobry. Czy widzi pan, panie ministrze, coś takiego, za co Polki i Polacy mogą nienawidzieć Prawo i Sprawiedliwość? Pytał o to nienawidzić, to oczywiście zawsze jest słowo bardzo mocne i trochę prowokacyjne właśnie ze strony posła Fogla. Natomiast oczywiście błędy w naszej polityce się zdarzały i żaden polityk rozsądny nie może powiedzieć, że nie popełnia błędów w polityce. Panie ministrze, a jakie błędy się zdarzały, skoro pan rozmawiajmy, to tak... No, było kilka kwestii, na przykład chociażby kwestie związane z niewystarczająco doskonałym programem mieszkaniowym, pewne deklaracje z naszej strony, które nie zostały w pełni zrealizowane. Czyli program Mieszkanie generalnie nie wyszedł, powiedzmy. Nie wyszedł w pełni, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, oczywiście, i to jest jakby coś, co mówiliśmy wprost. Pewne decyzje dotyczące być może obszaru rolnego też tutaj wyciągamy wnioski, ale one zostały wyciągnięte już dużo wcześniej, więc to nie jest świeża sprawa. No, takie rzeczy można wskazywać oczywiście. Panie ministrze, nie ma pan tak w głębi serca takiego prawdziwego, uczciwego poczucia, że jednak ta lista, jakby ktoś tak chciał obiektywnie taką listę sporządzić, no jednak jest nieco dłuższa niż te dwie rzeczy, które pan wymienił, mogę dokończyć, że ta lista waszych decyzji, wydarzeń czy obiektywnych faktów, choćby lista co najmniej kilkunastu podatków, które tak szybko wypisałem, czy danin publicznych, które wprowadziliście albo podwyższyliście w czasie waszych rządów, kilka przytoczę: podatek cukrowy, bankowy, handlowy, podwyżka akcyz, podatek od VOD, podwyższenie opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, 27 miliarda złotych na media narodowe, podatek od śmieci, wodny, opłata emisyjna, proszę mi dokończyć jeszcze, służba zdrowia, jej stan. Naprawdę, niech pan spróbuje zapisać na operację, proszę dać mi dokończyć, na operację choćby na zatoki, na CITO, wie pan jaki jest termin, 2025 rok, składka zdrowotna 9% każdego po kieszeni, o aferach czy programach Villa Plus i tego innych rzeczach nie będę mówił, ale ceny paliw na Orlenie, ceny gazu, choć ceny na rynkach spadły do czasu sprzed wojny i kończąc na rekordowej inflacji 18,4%, drożyźnie, to nie są powody. Czy pan tak z takim ogromnym przekonaniem mówi na przykład o tej podwyżce podatków, bo wskaźniki OECD, organizacji, która zrzesza kilkadziesiąt państw na świecie, wskazują, że efektywny klin podatkowy, czyli to, ile płacą polskie rodziny w podatkach, spadł. I podatek PIT zmalał z 18 najpierw na 17%, a później na 12%. A składka zdrowotna a 9%. Momencik. Każdego bije po kieszeni. A w tym samym pan słowie mówi, że służba zdrowia jest niedofinansowania. To ja bym chciał wiedzieć, skąd w takim razie mają być środki finansowe na to. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz. Klin podatkowy, czyli efektywna klina, nie podatkowy, tylko składkowy, daninowy, daninę, jeżeli chodzi o daniny publiczne, tak czy tak zmalał. Zmalał czy nie zmalał, panie redaktorze? Obiektywnie. Czy osoba, która zarabia średnią krajową, płaci razem ze składką zdrowotną, z podatkami, ze wszystkimi składnikami niższe podatki niż w 2015 roku, czy wyższe? Panie ministrze, to wychodzimy, niższe, czy wyższe? Wychodzimy przed redakcję, ale przed budynek i pytamy 10 przypadkowo spotkanych osób. Niech pan im zada pytanie, czy jak zaglądają do swojego portfela co miesiąc, czy mają tych pieniędzy mniej czy więcej? Mają mniej. Momencik. Mają mniej, mają mniej podatki? Mają mniej pieniędzy, panie redaktorze, przez inflację, drożyznę i podatki. Panie redaktorze, pan bardzo sprytnie retorycznie próbuje to zrobić, natomiast chciałbym, żebyśmy usiedli z kalkulatorem. Możemy się mówić, że w następnym programie, jak do pana przyjdę, pokażę panu konkretne przykłady rodzin, ile płaciły podatków w 2015 roku przy średnim wynagrodzeniu. Powiedzmy, dwie osoby w rodzinie, jedna pracuje na średniej, druga na minimalnej i mają dwójkę dzieci. Porównamy sobie, ile płaciły podatków w 2015. Którzy ale też panu powiedzą, panie redaktorze, ile stracili w ciągu... Ale których przedsiębiorców dokładnie? Choćby na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, którzy musieli pozamykać swoje... I na ryczałcie na przykład, tak? I na ryczałcie na przykład. Swoje biznesy, wrócimy... gdzie składka zdrowotna wzrosła w sposób... Ale pan panie ma rację. Kilkadziesiąt miliardów złotych mniej wpłynęło do budżetu państwa z tyłu podatków, a pan próbuje tworzyć wrażenie, ale... że my podwyższyliśmy podatki. To jest po prostu globalnie, jeżeli chodzi o skalę podatkową, kłamstwem. Ale panie ministrze, inflacja nie jest kłamstwem. Ale, drożyzna, ale to chyba pan rozróżnia podatek i inflacja. Dobrze, ale przy olbrzymiej inflacji, olbrzymiej drożyźnie podatki są równie wyższe, są wyższe niż były. Nie. Ceny paliw... Pan po prostu mówi nieprawdę w tej chwili. Ceny paliw na Orlenie
Jakie są? Panie redaktorze, niskie czy wysokie? Ale, a jaka jest cena? Ale uporządkujmy dyskusję, momencik. Dlaczego my pan, jako podatnicy po pierwsze, tyle musimy płacić? Kłamie, przepraszam, powiem momencik. Panu brutalnie. Pan kłamie, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe. To znaczy pan twierdzi, że podatki są wyższe, podatek dochodowy, tak pan taką tezę... Ja nie mówię o podatku dochodowym, ja mówię o tych kilkunastu podatkach, no dobrze, jak ale, my obywatele jesteśmy obciążeni. Podatek na żywność ile wynosi w tej chwili na podstawowe produkty? VAT. 0%. Da się niżej, panie redaktorze? Nie, da się niżej. No. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, 18% do 12%. Za Tuska było 18% podatek, teraz wynosi 12%. Kwota wolna od podatku, czyli kwota, od której w ogóle się nie płaci podatku. Ile wynosiła za Donalda Tuska? 3000 zł. Podwyższona chyba o 2 zł była. Teraz wynosi 30 000 zł. Więc niech pan nie manipuluje w tym zakresie. Ja mogę powiedzieć, że tak, inflacja faktycznie jest wysoka i dlatego, że jest wysoka, zdecydowaliśmy się na obniżenie podatków. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przeznaczyliśmy na tarczę antykryzysowe, więcej niż na cały panie program 500+. Ale siła rocznie. Nabywcza, najnowsze dane, już je przytaczamy, najnowsze dane pokazują, że spadek sprzedaży detalicznej w lutym rok do roku to jest 5%. Ceny, tak. Niech pan nie mówi, że ceny nie wzrosły. Ale nie powiedziałem, że wzrosły. Nie powiedziałem takiego określenia, panie redaktorze. Inflacja jest najwyższa w Europie od czasów II wojny światowej, patrząc pewnie globalnie, a przynajmniej od kilku dziesięciu lat. Na pewno pan wie, a ile państw w Unii Europejskiej jest za nami w tym... Panie redaktorze, Węgry, Łotwa, Czechy, Estonia, Litwa, jeżeli chodzi o styczniowe. Jeżeli chodzi o styczniowe. A reszta styczniowe. Jest, a panie redaktorze, a niech pan zauważy tak z ciekawości, który to jest obszar Europy? Węgry, Łotwa, Czechy, Estonia, Litwa. Czy to jest Europa Środkowo-Wschodnia? Bo jesteśmy podobnymi gospodarkami? Czy to nie jest nie tak, panie redaktorze, pan, że... klimo? Druga rzecz, czy nie zauważył pan, że właśnie obszar Europy Środkowo-Wschodniej był elementem pewnego szantażu gazowego ze strony Rosji? Jeżeli pan tego wszystkiego nie widzi, to oczywiście może pan stwierdzić, że to wszystko się dzieje, nie wiem, z powodu rządu Prawa i Sprawiedliwości? Bo Donald Tusk właśnie tak próbuje zrobić. Znaczy, inflacja istnieje dlatego, że jest rząd PiS-u, tak twierdzi Donald Tusk. Ale to jest tak? Nieprawda. No właśnie. Ale to jest no to, absolutnie momencik. Nieprawda. No to teraz, co rząd, jakie instrumenty rząd w czasie kryzysu ma? Instrumenty podatkowe, może obniżać podatki? Obniżyliśmy podatki. Może robić subwencje, może mrozić ceny, dopłacać poprzez taryfy, robimy to w energetyce, w gazie, w węglu, w dodatkach do peletu i tak dalej, i tak dalej. Co proponuje za to ale panie ministrze, czy to nie napędza jeszcze większej inflacji? To jest pierwsze pytanie, pewnie do ekonomistów, ale drugie pytanie jest zupełnie inne. W tym czasie, o którym rozmawiamy, zyski energetycznych spółek jak Orlen, PGNiG są rekordowe. A z czego są rekordowe? No z tego, że my płacimy więcej za paliwo. A ile wynosi, panie redaktorze, czy ceny paliw w innych krajach Unii Europejskiej są wyższe czy mniejsze niż w Polsce? Jeszcze raz? Średnie ceny paliw w Unii Europejskiej są wyższe w Polsce czy w Unii Europejskiej? W Unii Europejskiej są wyższe. Właśnie. I panie redaktorze, co w takim razie też tam Orlen coś powoduje, wpływa negatywnie? Ale, ta teza ale... znowu się nie broni w tym sensie, że panie redaktorze, jak popatrzymy na średnie ceny w Europie, to widzimy, jak wygląda szok gospodarczy wynikający z wojny ze strony Rosji. To jest pierwsza rzecz. A ale druga rzecz, można z innych geopolitycznych... tłumaczyć. Pytanie, ale pytanie, panie ministrze, jest, czy wy nie popełniliście błędów? Obraz. Czy nie popełniliście błędów, że za późno na pierwsze oznaki inflacji zareagowaliście wy, czy prezes Glapiński, ale panie prezes Narodowego Banku nie, Polskiego? Prezes Glapiński, i teraz, od tego. I teraz no, pytanie, pytanie jest, kończąc już ten wątek, myślę, bardzo istotne i wielu naszych widzów chciałoby usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Czy pan jako rzecznik rządu, przedstawiciel rządu uważa, że powinniście jako rząd przeprosić, choćby w jakimś najmniejszym stopniu, za to, że dzisiaj jest tak drogo w Polsce, a inflacja panie jest tak redaktorze, drogowa. My zamiast przepraszać powinniśmy działać i to robimy. Bo przeprosiny nikomu się na nic zdadzą, jeżeli rząd nie będzie działał. I działamy. Obniżamy VAT. Nigdy nie przepraszają. No, nie, no akurat od prawa do lewa jest tak samo, że nieraz mi się zdarzyło w imieniu rządu różne błędy przepraszać. I jeszcze raz mogę ten wachlarz wymienić. Zerowy podatek na VAT na żywność, obniżenie podatku PIT z 18 do 12%, kwota wolna od podatku z 3000 do 30 000 zł, drugi próg podatkowy z 80 paru tysięcy do 120 tysięcy, tarcza antyinflacyjna w zakresie gazu, czyli mrożenie cen gazu, mrożenie cen energii, redystrybucja panie węgla, ja dodatek też... pelet, olej opałowy, energia panie elektryczna. To ja jeszcze raz mogę przeczytać ilość podatków, które wzrosły i opłat, natomiast... Pamięta pan obietnicę prezesa Kaczyńskiego, jak dochodziliście do władzy, żadnych nowych podatków wprowadzać nie będziecie. Panie redaktorze, ich też nie. Takie były słowa. Panie redaktorze, jeżeli patrzy pan o całość sektora
może inaczej, cały portfel podatkowy przeciętnego obywatela w Polsce, on jest niższy niż za czasów naszych poprzedników. I to znacząco niższy. I, tu stawiamy kropkę, i w ten sposób się patrzy na podatki kompleksowo. Wątku, a pan może wyrywkowo jeden podatek wyciągnąć, a mówię o globalnym podatku. Pan wie, że wyborcy, obywatele, Polki i Polacy też patrzą, ile mają w portfelu. Tak, i będą mieli zwroty podatków w tym roku, mają zdecydowanie kilka milionów osób w Polsce w tym roku otrzyma zwroty podatków więcej niż w zeszłym. Panie ministrze, czy zmieniając wątek, będą wyciągnięte jakieś konsekwencje wobec waszego koalicjanta Partii Republikańskiej, której liderem jest Adam Bielan, chodzi o aferę NCBiR-u i o tą słynną akcję, która została ujawniona w stenogramach Czarny węgiel. Aż tak jest źle, że Adam Bielan się boi porażki? Ale w jakim sensie porażki? Panie redaktorze, uporządkujmy to. Minister, który nadzorował Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli wiceminister Jacek Żalek, podał się do dymisji. Z Partii Republikańskiej podał się do dymisji. W związku z tym... Sam czy został zmuszony? Ja nie wiem, jakie były kuluary. Podał się do dymisji. Nie wie pan. Myślę, że nie miał tutaj jakby ze względu na też opinię publiczną innego wyboru. Ale dobrze, że taką decyzję podjął. No, mógł podjąć taką decyzję albo być odwołany. Ale wie pan doskonale, że Jacek Żalek, który złożył zeznanie do prokuratury, nazywa Adama Bielana w tych swoich zeznaniach, które złożył z pełną odpowiedzialnością karną za to, co mówi śledczym, sponsorem Panie całej doktorze, akcji. Nie znam zeznań, nie znam zeznań Jacka Żalka, on publicznie chyba też o nich nie wypowiedział. Zostało opublikowane przez Onet.pl. Ale ja nie wiem, czy to... Nie znam tych zeznań, panie redaktorze. To są materiały z prokuratury? Być może są, ale nigdy Jacek Żalek publicznie takich słów nie wypowiedział, więc ja nie chcę się do nich odnosić, bo jest to informacja medialna. Natomiast czyli pan pytał o konsekwencje polityczne. No jaką konsekwencję polityczną można ponieść największą w kontekście nadzorowania czy odpowiadania za dany sektor? No można otrzymać dymisję. No i Jacek Żalek podał się do dymisji. A Partia Republikańska, wasz koalicjant, jakieś konsekwencje poniesie choćby... w świetle tych informacji, które... To, panie redaktorze, zależy od tego, jak będzie wyglądało dalsze postępowanie, jeżeli zostanie udowodniona wina jakichś osób, czy to przez CBA, czy w ramach wewnętrznego audytu, to my do tego podchodzimy w taki sposób, że oczywiście takie osoby wtedy będą ponosiły konsekwencje. Ale pan wybaczy, nie tylko na bazie informacji medialnych, no, bo nie zawsze one się sprawdzają. Ostatnio na przykład Daniel Obajtek wygrał proces z Wyborczą w zakresie niektórych spraw, które Wyborcza pisała. W związku z tym, jak widzi pan, nie zawsze to, co piszą media jest prawdziwe. Akurat co napisaliśmy w kontekście zeznań ministra Żalka, to jest prawda i to są materiały. Być może, ale prokuratury. Ale słuchając pana, mam nieodparte wrażenie, że jednak ten pakt o nieagresji, immunitet dla polityków Zjednoczonej Prawicy na czas wyborów, byście się nie kopali po kostkach, nie wywlekali różnych swoich wewnętrznych tam antypatii, jednak obowiązuje, bo ani Republikanom włos z głowy nie spada, ani ministrowi w kancelarii premiera Michałowi Dworczykowi wciąż jest ministrem, mimo że zrezygnował z bycia szefem kancelarii premiera. Ale panie redaktorze, w jakim sensie nie spada włos? Jeżeli wiceminister Jacek Żalek przestaje być ministrem, no to chyba jednak jest konsekwencja. Ale dalej jest koalicjantem, dalej... Panie redaktorze, ale pan poseł Żalek jest też posłem w parlamencie, jest w klubie parlamentarnym, co ma się zrzec mandatu poselskiego, pomimo że nie ma żadnych zarzutów postawionych, bo chciałbym zrozumieć pana... A może wypadałoby? Pana... No, ale, panie redaktorze, ale od kiedy może to... by wypadało, żebyście Partię Młodzie. Republikańską z tej ale koalicji... Ale przecież Jacek Żalek nie ma postawionych nawet zarzutów żadnych. No w związku z tym, jak pan oczekuje, w jakim kontekście pan oczekuje teraz, żeby miał rezygnować? Za co? W sensie w tej chwili jest prowadzone postępowanie w tej sprawie. Więc, no, przepraszam, jak miał postawione... I czym ono się zakończy? No, tego nie wiem, no bo nie znam sprawy, w związku z tym... A minister Ziobro wie? Postępowania. Być może wie, no bo jest nadzorującym prokuratorem generalnym, więc, znaczy, postępowania pewnie bezpośrednio nie nadzoruje, ale jako prokurator generalny być może ma tą wiedzę. Panie ministrze, kampania wyborcza, choć nieformalna, już trwa. Jak wam idzie przygotowywanie hojnej oferty wyborczej? Jak tłusta będzie ta kiełbasa, którą nam, Polakom, zaproponujecie w tej kampanii? Nie wiem. Wiem, że takie, że tak powiem, smaczne określenia są bardzo... Akurat wyborcy lubią kiełbasy wyborcze, więc słucham. Panie redaktorze, o ile są dotrzymywane te obietnice, bo to jest ta różnica. Jeżeli my coś deklarujemy, to staramy się to dowieść do końca. Tak jak programy społeczne, inne programy, które realizowaliśmy. No to dlatego, żeby taką pytanie. Ofertę przygotować, to musimy mieć pewność, że możemy ją zrealizować. I dlatego trwa w tej chwili przygotowanie tego programu dopiero. No to szybkie pytanie. Będzie waloryzacja świadczenia 500+? Nie wiem, panie redaktorze, nie ma takiej decyzji. W tej chwili Ale czy w tym programie? W tej chwili nie ma tego w programie. Bo nie ma w tej chwili przedstawionego programu i zaakceptowanego. My przecież w tej chwili prowadzimy całą serię rozmów z Polakami w terenie. Rozmawiamy, liczymy też różne propozycje, które możemy przedstawić. Ale chyba Polacy by chcieli waloryzację świadczenia 500+. Być może by chcieli innego
rodzaju działań ze strony rządu. Na przykład, nie wiem, w obszarach rozwojowych, edukacji. Ale panie ministrze, nie wierzę, że nie macie jakichś fundamentów, choćby, nie wiem, czterech filarów, na których budujecie ten swój program, czterech największych obietnic. To nie jest pan się uśmiecha. No bo nie jest czas o tym, żeby jeszcze mówić o tym. Po prostu. Najpierw. Ale będzie hojnie, będzie bogato. Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Najważniejszym zadaniem w tej chwili jest ochronienie Polaków przed skutkami inflacji. W związku z tym hojnie i bogato. Myślałem, że pan powie, że wygranie wyborów. Bo wszyscy politycy Zjednoczonej Prawicy... Oczywiście, że to jest ważne, bo inaczej nie będziemy mogli realizować tych rzeczy. To jest naturalne. Partia polityczna, która mówi, że nie chce wygrać wyborów, chyba nie rozumie istoty demokracji. Będziecie w tej kampanii przybijać się na takie hasła, nawet populistycznie, które nazywają i obietnice w stylu Donald Tusk, Platforma, kredyt mieszkaniowy 0%. Wasz rząd, kredyt 2% i zaraz projekt do Sejmu i jeszcze to zrobimy przed wyborami. Tylko ja bym chciał wrócić do kolejności, bo my program kredytowy przedstawiliśmy wcześniej niż Donald Tusk swój program kredytowy, więc może przywróćmy kolejność, chronologię tych wydarzeń. No ale tak ta kampania będzie nie wyglądała. Nie wiem, być może Donald Tusk będzie się ścigał z tymi ofertami, które my przedstawiamy, pan, bo na razie na waszą propozycję i na propozycję Donalda Tuska to chyba najbardziej zadowoleni są deweloperzy, którzy już zacierają ręce, bo ceny mieszkań pójdą w górę i oni najlepiej. Panie redaktorze, na razie ceny mieszkań na szczęście się stabilizują, jeżeli chodzi o ich wysokość, natomiast no musimy reagować na wysokie stopy procentowe. Jaką inną ofertę mielibyśmy skonstruować, jeżeli chodzi o możliwość dostępu do zakupu na kredyt mieszkań? No to jest ta oferta, która jest przedstawiona. Innymi filarami naszej polityki mieszkaniowej, z której wyciągamy wnioski, jest chociażby budowanie mieszkań komunalnych. W zeszłym tygodniu akurat w Ministerstwie Rozwoju było ogłoszone kolejne chyba 180 milionów złotych na budownictwo komunalne. Akurat u mnie też w regionie, w Lęborku, będą budowane z tego mieszkania 120 mieszkań. Część z nich już jest właśnie to jest element kampanii wyborczej, tak wyczuwam. Nie, panie redaktorze, po prostu no, pewnych faktów. Pewne, tak jak mówię, wyciągamy wnioski też z tych błędów, które popełnialiśmy po prostu. Panie ministrze, to jak pan nie może powiedzieć, co obiecacie, to może pan powie, czego na pewno nie zrobicie, jak wygracie wyborów. Podniesiecie podatki? Panie redaktorze. Wprowadzicie nowe podatki? Panie może redaktorze, pan obiecać w tym studiu, panie redaktorze, podatków nowych... Podatku dochodowego na pewno nie będziemy podwyższać, ponieważ wygra wybory. Obniżyliśmy podatku dochodowego, to mogę o tym powiedzieć. A składkę zdrowotną zlikwidujecie 9% albo obniżycie? Czemu mamy likwidować składkę zdrowotną, panie redaktorze? Czemu mamy likwidować składkę zdrowotną? Pan to przed chwilą pytał o jakości służby zdrowia, a pan mówi o obniżeniu składki zdrowotnej. Ale panie ministrze, doskonale pan wie, że przy tak dużej składce zdrowia ta jakość służby zdrowia za tymi pieniędzmi nie idzie, bo ludzie wciąż czekają miesiącami, jak nie latami, na zabiegi i operacje. To jeszcze jakiś czas temu była dyskusja o tym, czy ile procent PKB na zdrowie powinno być przeznaczane co roku. W jaki sposób procent zdrowia, PKB może wzrosnąć? Tych środków. Pamięta pan postulat likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia? Może warto do tego wrócić, skoro przez te tyle lat, nie wiem, 8 i ile Narodowy Fundusz Zdrowia, już nie pamiętam, teraz funkcjonuje, jak przez tyle lat to nie zdaje egzaminu i ludzie czekają miesiącami, akurat latami na zabiegi, to może trzeba to zmienić, wywalić ten stolik, zdrowie zbudować to inaczej. Problem jest dużo bardziej skomplikowany, tak jak pan wie. Chodzi o liczbę specjalistów, o też w jaki sposób jest podzielona służba zdrowia pomiędzy prywatną a publiczną służbę zdrowia, o pewną informatyzację również tego obszaru, co teraz właśnie czynimy, czyli zapisów do lekarzy, tak żeby każdy widział, gdzie ile kolejka wynosi, bo czasami jest tak, że w jednym mieście kolejka wynosi długo, a nie wiem, 100 kilometrów dalej jest dużo krótsza, a w związku z tym takie rzeczy o charakterze organizacyjnym i właśnie w tej chwili je robimy, więc to jest kolejny też pakiet, który będziemy pokazywać w większych szczegółach. Niedługo. Panie ministrze, dwa szybkie pytania na sam koniec. Jak PiS wygra wybory i będzie kolejna kadencja rządu Zjednoczonej Prawicy, pytanie, czy ona będzie zjednoczona, a tylko prawicy, to czy zgodzicie się na referendum w sprawie aborcji? Nie widzę potrzeby organizowania referendum w tej sprawie w tej chwili. Nie widzę po prostu takiej potrzeby. Czyli wydaje mi się, że te rozwiązania, które są... Znaczy, ja mówię o swoim osobistym zdaniu w tym zakresie. Uważam, że tego tematu w ogóle jakby nie należy ruszać. Ja wiem, że część osób chciałaby wywoływać różne ideologiczne spory wokół tego tematu. Mi jest do tego daleko. Natomiast też jestem przeciwnikiem jakichkolwiek przepisów, które by bardziej zaostrzały te przepisy. Czyli stan prawny... Jaki jest, podobny taki, do tego, co taki ma zostać. Dzisiejsze doniesienia, że nowym ambasadorem na Ukrainie będzie Jarosław Guzy, miejsce. Panie, tutaj nie mam wiedzy, szczerze mówiąc, w tym zakresie. Pan rzeczywiście o to nie pytałem. Ja mam taką zasadę, że raczej staram się mówić o informacjach, które są już potwierdzone i nie dopytywać wcześniej, żeby po prostu się nie pomylić. Ale pan wie i nie chce powiedzieć, czy pan nie wie? Nie, uczciwie mówię, że nie wiem po prostu. I na koniec, może pan wyjawić stan zdrowia prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Przechodzi w sepsę, bo media, my w Onecie
pisaliśmy tą historię. Jak się czuje dzisiaj pan prezes? Panie redaktorze, naprawdę, myślę, że jest jakiś element minimalny, element prywatności, który należy zachować. To jest pierwsza rzecz. Mogę tylko powiedzieć, że z panem prezesem, nie wiem, chyba z 2 tygodnie temu się widziałem i był w bardzo dobrej formie. Omawialiśmy akurat kwestie kampanijne swoją drogą. Kiedy wróci na szlak kampanijny? Nie wiem, no to pewnie nastąpi w jakimś najbliższym czasie, ale no, my przecież ten szlak realizujemy przez ministrów, premiera, wiceministrów, wicepremierów, byłych premierów. No, wszyscy są zaangażowani w ten objazd. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim państwu gościem był rzecznik rządu Piotr Müller, a ja kłaniam się nisko. Do zobaczenia.